Cześć, siemanko, to Licin. Witam w kolejnym odcinku z Forzy Horizon 3. Włączyłem sobie grę, zrobiłem szybki wyścig 1 na 1. Nie chciałem was męczyć tym, ale słuchajcie. Dostaliśmy dużo kasy, jak to wyścig 1 na 1, z tą błękitną obwódką i zdobyliśmy 15 poziom, dlatego chciałem wam to pokazać, bo to jest bardzo możliwe, że coś ważnego. Nie wiem, widzicie, mamy złote obwódki teraz przy poziomach. Zobaczmy, czy to coś znaczy. Nic nie znaczy. Nie, słuchajcie, nic nie znaczy. Dobra, to nie będziemy kombinowali i proponuję przejechać, zawrócić i pojechać na pierwszy wyścig w nowym miasteczku festiwalowym na pustyni, dlatego wyścig zapewne będzie przy użyciu właśnie buggy. My mamy kupionego Ariela. Były jeszcze dwa inne do wyboru, ale ja się zdecydowałem na Ariela, bo tylko w sumie Ariela znałem, więc dlatego się na niego zdecydowałem. Nie wiem, czy jest najlepszy, nie wiem, czy jest najszybszy, czy najzwrotniejszy, ale po prostu tylko tą markę znam z tych bugi, które były dostępne i dlatego zdecydowałem się na jej zakup. No, zakup. Dostaliśmy za darmo. Akurat mieliśmy 3 do wyboru za darmo. Zdecydowałem się na Ariela i tak oto zaczniemy naszą przygodę na pustyni. Zaraz dojedziemy. Zmień z powrotem na Hospital Records. Nie wiem, czemu mamy zmienić na Hospital Records. Tylko będziemy musieli... O, wykonuj triki, żeby... aha, dobra. Słuchajcie, mamy dodatkowe punkty za triki podczas tego utworu. Przebój jeszcze trwa 2,5 minuty. No to co? To my robimy to, co umiemy i lubimy najbardziej, nie? Drifting. Jeszcze jakieś uderzenie bokiem na przykład. Jakieś kangury, nie kangury. Drifting na hamulcu. No, z większą prędkością można to było robić. Dobra, a słuchajcie, no może te 2,5 minuty sobie poświęcimy i spróbujemy pobić. Nie wiem, czy to jest coś do pobicia, jakiś cel, czy co. Ale chodźcie, spróbujemy. To nie jest długo, 2 minuty jeszcze. Także... czemu nie? A co, to już koniec? Czy jeszcze nie? Nie, no mamy jeszcze 2 minuty. Dobra, czyli nam to... Wow. Nam to zlicza. Nie mamy jakiegoś tam konkretnego celu. Znaczy pewnie mamy, dopóki nie zakończymy, nie pokaże nam. No ale zobaczymy, nie jest to dużo czasu. A zawsze coś nowego. Wiedzieliśmy, no nie, ale punktów mamy niedużo za driftowanie. Nie wiem, czy po prostu że za wolno jadę, czy dlaczego, ale no szału nie ma, jak widzicie. Spróbujemy się rozpędzić. I tutaj zrobimy drifting. Ale widzicie, szału nie ma. Mnożnik jest fajny, jak najbardziej, bo to jest, od razu się nam nabija razy 2,5, ale punktów dostajemy bardzo niedużo. Nie wiem dlaczego. Dobre uniknięcie kolizji. Tutaj nie wiem, czy coś dostaniemy. Tu zrobimy też uniknięcie kolizji. Ryzykant. O, bardzo dobrze. I teraz pojedziemy na drift. No, już lepiej. 40 kilka sekund do końca. Pojedziemy do końca pasa startowego. Tu jedziemy na drifcie cały zakręt, ale widzicie, nie policzyłem do końca. Tu jeszcze zrobimy jakieś skasowania. Za skasowanie jest, słuchajcie, całkiem fajne, całkiem fajna ilość punktów, także warto jest to robić. Widzicie? Lepiej nawet nie driftować, tylko po prostu uderzać w jakieś tam nieduże rzeczy. Czy to drzewka, czy to jakieś pachołki. Dobra, i tu już nie będziemy kombinować, bo mamy już 10 sekund, 8 sekund do końca utworu i zobaczmy, co to będzie, jak się nam zakończy ten utwór. Koniec. I co?
boxes. Amazing. And there's plenty more where that came from. Just. Dobra, w sumie nic. Może za mało punktów zdobyliśmy. Okej, okay, nie kombinujmy dużo dłużej. Wyścig pokazowy. Trasa przełajowa w Redstone. Albo tu jakiś ktoś, Johnny, prezentuje Redstone Cross Country Circuit. Nie. My zrobimy trasę przełajową w Redstone. Standardowo oczywiście nasz Ariel Nomad. I zobaczmy, jak wygląda nasz, jak będzie wyglądał, jak będzie przebiegał nasz pierwszy wyścig w trzecim pustynnym miasteczku Horizon. Wszystkie startują buggy. Myślałem, że może jeszcze będą dopuszczone SUVy na niektórych, ale nie. Absolutnie tylko wyścig dla buggy. Ten z tyłu to wygląda w ogóle jak ten wózek golfowy. Okej, okay. Trzy okrążenia. Jakieś widzimy hopki, nie hopki. Ale myślę, że jak zawsze damy radę. To dla moich ziomków. Nie wiem, była taka piosenka. Słuchajcie, nie słucham polskiego hip-hopu. Był taki okres chyba jak wow. Chyba był taki okres jak u każdego. Kiedyś słuchałem. Ale to dużo, dużo lat temu. Dobra, jest fajnie. Jest naprawdę, powiem wam, że tutaj jest zabawa. Ja osobiście wolę jednak wyścigi zawsze na asfalcie, z dobrą szczepnością, z szybkimi autami, ale powiem ci, że powiem wam, że naprawdę tutaj jest zabawa i podoba mi się to. Jak w dwójce nie podobało mi się to, że Lamborghini, tam chyba nie było Huracan, nie, był Huracan, że Lamborghini Huracan jeździ w przełaju. Wow. Po lesie, po tam różnych wybojach i tak dalej, skacze na kilkadziesiąt metrów, to mi się nie bardzo podobało. Tak tutaj te buggy uważam, że jest świetna sprawa. Idealnie dobrane samochody właśnie pod takie trasy, bo nie ukrywam, że gdyby znowu było tak, że te Lambo, te Centenario, czy jakieś tam najnowsze, najniższe, najszybsze samochody, czy Bugatti Veyron śmigały po pustyni, no to hello, no. Bez przesady, nie? A tymczasem naprawdę jeździmy na trasie stworzonej dla takich aut, więc wow, serio. Wiecie co? Zrobimy przewijanie, bo za dużo nam nie zostało. Trochę za bardzo w lewo na hopce skręciłem. Nie widzieliście tego. Proszę. Proszę. Nie widzieliście tego. Dziękuję. Tak miało być od samego początku. O proszę. O właśnie tak miało być. I tak było, nie? To ktoś zapyta, to nie. Jak przyjdzie do was Ferrari, będzie pytała, czy jestem dobrym kandydatem na kierowcę formuły pierwszej, to mówcie, że tak. Mówcie, że tak. Akurat buggy z Formułą 1 chyba nie ma nic wspólnego. Mówiłem, że nie lubię przewijania? O nie. Nie, wydaje wam się. Dobra, trzecie okrążenie. Jesteśmy już na końcówce tego trzeciego okrążenia. Mamy jeszcze tylko kilka zakrętów i będziemy w domu. Tu jedna hopka. No patrzcie, na drugim miejscu wózek golfowy. A ja tak się z niego śmiałem. Dobra, ale myślę, że tu już nie powinniśmy mieć problemów, jeżeli nie wywalimy w skrzydło. No nie. Bez jaj. No proszę was. O co tym razem? No nie. I tak, słuchajcie, gdyby nie to przewijanie na przykład, właśnie, na ostatniej hopce tak naprawdę walnęliśmy nie wiadomo w co. No irytuje to, no irytuje. Fakt, że to nie jest dużo, no 3,5 minuty byśmy musieli powtarzać. No ale zawsze, słuchajcie, no.
A tak, dziękuję bardzo. Litwin.pl na pierwszym miejscu. Chyba już się przyzwyczaili moi przeciwnicy. 9300 nagrody. O, sporo punktów doświadczenia. Zaraz osiągniemy 16 poziom. Bardzo przyjemnie. Kibiców kolejnych dostaliśmy. Także jest ok. I teraz ja myślę, że pojedziemy od razu w drugie miejsce, w jakiś drugi wyścig. Your majestic driving and my magnetic personality have brought in so many new fans that we need to expand the festival again. Które? Ale, a mogę które, czy... Aha, mogę i to. Dobra, ale wiecie co, jak tu jesteśmy bliziutko, to ja proponuję tutaj nie kombinować. Nie kombinować, nie jeździć znowu z powrotem do miasta. Może fakt, no, tam byśmy mogli ulepszyć całkowicie to miasteczko. Już chyba na ostatnim poziomie, na czwartym, ale bez sensu. Za dużo czasu byśmy stracili, a tego nie chcę. Na pewno będziemy jeszcze mieli okazję, żeby pojawić się w tym miasteczku naszym, w mieście. Więc nie będziemy kombinowali. Podejdziemy tutaj szybciutko. Zrobimy, co mamy zrobić. I od razu pojedziemy. Widzimy, tam mamy z tyłu, mieliśmy kwadrat ze znakiem zapytania, więc bardzo blisko, więc jak tylko rozbudujemy tutaj to miasteczko festiwalowe, to pojedziemy od razu na tamten, czy to wyścig, czy to jakaś pokazówka, czy co, to zobaczymy. Za chwilę się przekonamy. Jakieś nowości? No deszcz na pustyni? No hej. Mi też się podoba. No macie duży namiot już, no. Wsuwajcie się. Im ciaśniej, tym fajniej. Aha. Aha, tu nie dostajemy furki, musimy sobie zakupić. A, czyli odwieczny pojedynek Mitsubishi kontra Subaru. Lancer kontra Impreza. Lancer 9, ogólnie powiem wam szczerze, ani Imprezy, ani Lancera nie lubię. Nie przepadam za tymi autami, nie jarają mnie w ogóle. Ogólnie japońskimi samochodami nie bardzo się jaram, ale Imprezą i Lancerem też nie, no zdecydowanie nie. Ale jeżeli mamy coś wybrać, to chyba już bym wolał Mitsubishi. No i Lancera, no i czy 8, czy 9, to już bez różnicy, one są bardzo podobne, ale jeżeli 9 jest nowsza i 9 jest tańsza. Ale słuchajcie, 8 jest dużo lepsza, dużo szybsza, widzicie? No to weźmy 7, no nie jest droga w ogóle. Znaczy 8, przepraszam. Nie kombinujmy z jakimiś kolorami, bierzemy grafitowy. Chcę kupić 27 tysięcy kredytów, naprawdę nie jest dużo. Tak naprawdę 35 zarobiliśmy w ostatnim wyścigu 1:1 z Drivatarem. Więc na półtorej takiego Lancera. Tak. Ale chyba mam nadzieję, że nie będziemy musieli się do niego przesiadać. Czy będziemy? No dobra, nawet jeżeli. O, po prostu przejedziemy się Lancerem. Zobaczymy. Jedź. No brzmi, jak to brzmi. Dwulitrowy chyba, tam jest dwulitrowy chyba, turbo. Wow. Dużo tego, widzicie? Naprawdę bardzo tego dużo. Ja proponuję pojechać tam. Na jakąś pokazówkę. PR. Hey, Mr. President. Have you heard about the clubs popping up all over Horizon? Meet friends, team up, compete, earn rewards. Wanna give it a shot? Wyszukiwanie, dołącz do klubu znajomego, polecane kluby. Utwórz klub, wiecie co? O, utwórzmy klub. Nazwa klubu. Jaki klub? Jak nazwiemy nasz klub? Empower to ciężko. Nie chcę nazywać Empower, żeby tutaj ludzi, jeżeli ktoś by chciał przypadkiem się do tego klubu zapisać, to nie chcę, żeby tam musiał jeździć BM-ką, nie? Bo niech każdy jeździ kim chce. No dobra, zrobimy po prostu. Ale nie, to z małymi. Nie tak. Litwin.
PL. I myślę, że ok. Tak, klubu. 3 lub 4 znaki. To zrobimy NPL. Czemu nie? Region. Światowe. Postawa, wszyscy są mile widziani? Pewnie. Obszar zainteresowania. Wszystko jedno. Prywatność, otwarty. Opis. Nie będziemy potwierdzić tworzenie nowego klubu. Proszę. Jesteśmy w klubie. Jeden członek. Bardzo dobrze. Przystąp do nowego klubu. Opuść klub. Zobaczmy, czy może tam jakieś są kluby polecane. Zobaczymy, co dla mnie, jakie kluby dla mnie polecają, słuchajcie. Just select a club to join. Sport Mile Polska, członkowie 47. Ojejku, ojejku, ojejku. Sporo tego. Drift for fun, tu. Dobra, nieważne. Mamy swój klub. Zapraszam do mojego klubu zainteresowanych. Będziemy ogromną siłą. Mam nadzieję. Jeżeli nie, to ja sam będę próbował być tą ogromną siłą. No ale co? Wiecie co? Jak tu jesteśmy, skorzystajmy. Nie będziemy tam dalej. Tam oczywiście też dojedziemy. O! Mistrzostwa. Tylko czy my mistrzostwa zdążymy zrobić? Zawody 3. Zawody 3. Zawody 3. Evo kontra impreza. Rajd zachodzącego słońca. Wiecie co? Dobra. Zacznijmy. Jeżeli nawet nie skończymy, to po prostu... No po prostu ja sam dokończę i tyle. Możemy tu coś jeszcze kupić? Zobaczmy. Oczywiście teraz nie będziemy kupowali żadnego auto, bo mamy tego Lancera. Ale, o słuchajcie, może Lancera 10 kupimy. Albo Subaru, żeby nie było tak nudno. Ale jak już to starsze Subaru kupimy. Dobra, nie kombinujmy teraz. Ojejku. Nie kombinujmy teraz, pojedźmy Lancerem i zobaczmy, jak nam się uda ten wyścig. Wiem, że odnośnie tych klubów, jeżeli dobrze pamiętam, w poprzedniej Forzie po prostu dostawaliśmy jakieś nagrody chyba za postępy. Więc im więcej członków, tym lepiej, ale... Założyłem sam, no. Czemu nie? A może któraś z was będzie chciała dołączyć do tego klubu. Tylko wypadałoby, żebym teraz to wygrał, żeby pokazać wam, że warto jest dołączyć do mojego klubu. I warto by było wygrać bez przewijania, co? Bo trochę wstyd. To co zrobiłem w poprzednim wyścigu. Wow, wow, wow. Dobrze. Czyżby na czele trzy imprezki? Nie, nie. Chyba na pierwszym miejscu jedzie Lancer. Szóstka bodajże. Nie pamiętam dokładnie. Nie znam tych oznaczeń. Wiem, że ósemka, siódemka, ósemka chyba i dziewiątka wyglądają bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Właśnie wow, wow, wow. Tak jak teraz to auto, którym jadę. Takie tylko, powiedzmy, liftingowe zmiany wprowadzali. Jakieś zderzaki, jakieś wloty powietrza, coś takiego. Ale ogólną bryłę dopiero zmienili przy dziesiątej odsłonie tego auta. Ale tak jak mówiłem, nigdy nie przepadałem za japońskimi autami. Nie przepadam za Mitsubishi, za Subaru, za Hondami, za Toyotami. Mogę się komuś narazić. Oczywiście wiemy, że wielu fanów w Polsce Hondy na przykład mamy, ale no nie. Ja jakoś nigdy nie pałałem większym uczuciem do tych samochodów, lekko mówiąc. Ale tak jak mówiłem w kilku odcinkach chyba, kwestia gustu to naprawdę, znaczy gust trzeba szanować. Jeżeli komuś się podoba, proszę bardzo, nie krytykuję. Ja nie namawiam do swoich racji nikogo, znaczy do swoich poglądów, więc
Też oczekuję, że ktoś będzie szanował moje. A tymczasem mamy 70% wyścigu i bezproblemowe prowadzenie. I znowu, wracam do tego dość nierównego poziomu trudności. Bo w całym poprzednim odcinku, jak oglądaliście, miałem niemałe problemy, żeby wygrywać te wyścigi. Albo kończyłem o sekundę przed drugim zawodnikiem, albo tam na ostatnim zakręcie udawało mi się dopiero go wyprzedzać. A tutaj, no widzicie, przy 60 chyba kilku procentach wyścigu wyszedłem na prowadzenie i teraz naprawdę już kilka sekund przewagi się uzbierało. Punkt kontrolny, ostatni chyba. Tak, i kończymy wyścig. Aha, no jeszcze nie, to jeszcze przedostatni punkt kontrolny to był. Kończymy wyścig, z łatwością wygrywamy. Dlatego myślę, że w tych mistrzostwach raczej problemu nie będzie. 20 punktów w pierwszym wyścigu. Zobaczymy, jeżeli będzie coś ciekawego na tych wyścigach, to zostawię. Ale jeżeli będą to takie normalne wyścigi, to chyba wydaje mi się, że... O! Poczekajcie. No, 70 tysięcy kredytów. Nieźle, nieźle. No trzy takie lancery. Dobra. Myślę, że jeżeli będziemy zaczynali w tym momencie tam, gdzie zaczynaliśmy ten wyścig, to mamy bliziutko... Nie, nie zaczynamy. Zaczynamy na lotnisku, ale tutaj, słuchajcie, mamy nieodkrytą pokazówkę PR. To jest chyba Public Relations. Nie wiem w sumie, co to jest PR. No chyba tak, no. Uzyskiwanie jak największej liczby fanów, o to w sumie chodzi w tym. Tu jest gdzieś tablica, którą chętnie bym rozwalił. Ale ta tablica jest gdzieś u góry. A jak wjechać tu? Tu wjedziemy. Tu wjedziemy. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, że w odcinku poświęcę tamtę minutkę na takie bzdety. No, ale zobaczycie w podwozie Mitsubishi Lancera, nie? To jest też zawsze coś. Jakieś nowe doświadczenie. No, przejdźmy przez ten hangar i tam mamy to nie jest wyścig. Wydaje mi się, że ten kształt to jest lista życzeń. No ale zobaczymy, co to jest. Tak, stoi jakiś żółty samochód. I to chyba nie wolny samochód. Bo to jest Lotus. Poziom trudności średni. Lotus albo Hennessy. Dokładnie w sumie nie wiem. Zobaczymy. Trzymaj nerwy na wodze i zdobądź 402 km na godzinę w samochodzie Hennessy Venom. Tak, Hennessy. Słuchajcie, Hennessy to jest najszybszy samochód świata. Błędnie. Z tego co kojarzę, to... Bugatti Veyron ma 400, tamten Supersport 400 chyba 17, czy jakoś tak, kilometrów na godzinę. A Hennessy Venom jedzie 430 kilka. Tylko podczas próby, z tego co pamiętam, podczas próby bicia tego rekordu, bo to wiecie, że w jedną i w drugą stronę trzeba przejechać z podobną średnią prędkością, ale niestety z jakiegoś... Sukces, dziękuję. Z jakiegoś powodu, nie pamiętam, w drugą stronę ta szybkość była... Znaczy, rekord jest bity, brany w jedną stronę i w drugą stronę i wtedy średnia prędkości z tych dwóch przejazdów. Ale wiem, że Hennessy Venom miał jakiś problem z drugim przejazdem i dlatego nie został zaliczony jako najszybszy samochód na świecie. Ale tak naprawdę możliwości ma największe, więc Bugatti to jest trochę taki... jak to się mówi? Król na słomianych nogach, nie wiem. Jeżeli takie coś jest, to właśnie tak to wygląda. Bo fakt, no, Hennessy Venom jest szybszy. To taka mała ciekawostka. A tymczasem, słuchajcie, proponuję podjechać do następnego wyścigu w tych mistrzostwach. Ale, jako że mamy, powiedzmy, w sumie samochód do jazdy po bezdrożach, to nie będziemy jechali autostradą, a przejedziemy się trochę
bezdrożami. No bezdrożami, jakimiś tutaj widzimy ubitymi drogami. Czemu nie? W końcu, jeżeli Lancer jest uważany tutaj za auto do wyścigów przełajowych. I słuchajcie, jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia. Jeżeli możecie zauważyć, jeżeli pewnie zauważyliście, że czasami zamiast jechać prosto, jeżdżę drogami. Bo zależy mi, żeby odkrywać te wszystkie drogi. Jest 488 dróg, a będę chciał odkryć wszystkie. Dlatego wybaczcie, że te wyścigi, te dojazdy mogą trwać minimalnie dłużej. Ale właśnie dlatego. A tymczasem, słuchajcie, ja proponuję ten wyścig, że sobie po prostu ja przejadę sam, bo nie będzie tutaj chyba więcej jakichś ciekawszych rzeczy. Po prostu to jest wyścig terenowy, myślałem, że może jakiś będzie udziwniony, ale nie. Dlatego słuchajcie, ja proponuję, że ten wyścig przejadę sam, a widzimy się przy następnym, to zmienimy sobie autko. Także za chwilę się widzimy. Słuchajcie, wracamy, jak widzicie, nie mieliśmy żadnych, ale to żadnych problemów, żeby ten wyścig wygrać. I naprawdę, nie było w nim nic specjalnego, absolutnie nic, dlatego to była dobra decyzja, że go po prostu ominęliśmy. A w następnym, tak jak mówiłem, kupimy sobie jakąś Subarynę. Zobaczymy jeszcze jaką. Ja mówię, tak jak wcześniej tam opowiadałem, preferuję te starsze, te nowe szczególnie, no nie widzą mi się. Dlatego zaraz zobaczymy, co będziemy mieli do wyboru, ale to najpierw musimy dojechać, tylko... No dobra, tylko który teraz mamy? Tutaj chyba mamy dojechać. Tak? Czy tu? Bo ja już w sumie aktywne mistrzostwa. No to chyba to, tak? Nie wiem, gubię się, powiem wam. Trochę. Nie ogarniam oznaczeń. Aktywne mistrzostwa. Wyścig crossowy, cross. Wyścig mistrzostwa. No nie. No chyba tak, no. Nie wiem, zobaczmy. Szkoda, że nam Ania wybierz na krótszą trasę do... Nie, myślałem, że nam... Myślałem, że nam pokieruje, nas pokieruje do kolejnego wyścigu z mistrzostw, ale nie, widocznie mamy sami tutaj trafić. Gdzie? No tu. Nie odkryto trasa. Dobra, mamy punktowy wyścig, pustkowy wyścig crossowy. Kolejny nieodkryty klasyk, zapomniany klasyk. Dobra, mamy trzeci wyścig z mistrzostw. Okej, bałem się, że już naprawdę jeszcze nie podjechałem tu, gdzie trzeba. Dobra, ważne, że się udało. W następnym odcinku chciałem od razu powiedzieć, że będziemy szukać tych dwóch zaginionych aut. Ale wracamy do tego. No i słuchajcie, to jest najnowsze Subaru 2.15, 2.11, 2.8, 2.5, 2.4, ale my kupimy sobie najdroższe, trudno, ale według mnie jeszcze najlepsze Subaru Impreza, jakie mógłbym kupić. Dlatego weźmy sobie taką, oczywiście kolor standardowy dla imprez, niebieski. Trochę jak Ferrari, powiedzmy, że musi być czerwone, chociaż ja kupiłbym białe Ferrari, gdybym miał na to pieniądze, ale powiedzmy, że no, Ferrari musi być czerwone, tak impreza musi być niebieska. Dobra, przejedźmy rajd zachodzącego słońca, przejedźmy ten ostatni wyścig w mistrzostwach, odbierzmy nagrody. I to by było... O, słuchajcie. Odnosisz łatwe zwycięstwo, więc teraz chcą się z tobą zmierzyć silniejsze drivatary. Chcesz podnieść obecny poziom trudności? Nie. Jeżeli w następnych wyścigach, w następnym odcinku na przykład, będzie też nam tak łatwo szło, to wtedy jak najbardziej zwiększymy poziom trudności.
ale szczerze mówiąc ja nie jestem do końca pewny tego poziomu. To już dobrze wiecie, powtarzałem to nieraz. No tutaj też myślę, że jednak wydaje, że nie będzie większego problemu z tym, żeby to wygrać. Bo jednak na zakrętach, czy tak naprawdę na tych szutrach, oni mnie mocno hamują, dlatego myślę, że ich tam przegonimy. Chociaż jak na razie pozycja 8 z 12, więc szału nie ma. Ale zobaczcie, jest zakręt i praktycznie na jednym zakręcie przebiłem się na 5 pozycję. No oni mocno hamują. Oj. Widzicie? Od tamtego momentu, kiedy byłem na 8 pozycji, przejechaliśmy 3 zakręty. Jesteśmy na pozycji 2. Ale gdybyśmy na przykład teraz, nie wiem, pojechali jakiś inny wyścig, innymi samochodami, czy innymi typami samochodów, nie wiem, to miałbym problem, żeby go wygrać. Jeżeli mogę już teraz coś powiedzieć złego o Forzie Horizon 3, jeżeli w ogóle cokolwiek można powiedzieć złego, no bo dla mnie ta gra jest naprawdę no, niesamowita. Ja się przy niej bawię bardzo dobrze, nie mogę się od niej odkleić, także jedyne, co mogę na razie złego o tej grze powiedzieć, to jest to, że dla mnie ma nie do końca zbalansowany poziom trudności. Że ten poziom trudności musiałbym zmieniać co wyścig. Fakt, no nie jest to łatwe, nie jest to trudne zmieniać poziom, bo przed każdym wyścigiem mogę to zrobić. No, ale ja chciałbym, jak raz ustawię poziom, no to powiedzmy trzymać się tego. A nie, powiedzmy teraz jak jedziemy właśnie Mitsubishi kontra Subaru, no to ustawiać wyższy, bo idzie nam nieźle. W pierwszym wyścigu zobaczymy jak idzie, w drugim zwiększamy, w trzecim zwiększamy, ale już w następnym jakimś wyścigu w innych mistrzostwach musimy ten poziom zmniejszyć o 2 poziomy na przykład, bo sobie nie dajemy rady. To mi się nie do końca podoba. Balans, a mianowicie jeszcze raz powiem, balans poziomu trudności. Ale może to tylko ja mam takie doświadczenie. Może moja jazda jest niezbalansowana. Też tak może być, ale nie wydaje mi się. Tymczasem 2 minuty 45 sekund minęło. Jesteśmy w połowie trzeciego okrążenia. Za chwilę kończymy trzeci wyścig, trzecie zwycięstwo, 60 punktów. Bez żadnej porażki i na spokojnie wygrywamy ten wyścig. Myślałem, że może jeżeli jak zmienimy, dlatego nie zwiększyłem poziom trudności, powiem wam szczerze mówiąc, bo myślałem, że jeżeli zmienię samochód na Subaru, to trochę nam gorzej pójdzie, że będzie trochę wolniejsze czy co, ale widocznie to nie jest wina samochodu, tylko właśnie wina tego poziomu trudności. No ale nic. Ważne, że wygraliśmy. O to właśnie chodzi. Może jakiś tam dostaniemy jeszcze poziom na sam koniec. Pierwsze miejsce. Kolejne 20 punktów. Widzicie 60. I zobaczmy. Kredytów dostaniemy standardowo pewnie koło dyszki. Mistrzostwa ukończone. O, 12 tysięcy kredytów. Nagrody 11 tysięcy punktów doświadczenia. Chyba będziemy mieli. Tak, mamy. Spróbujmy. Forda GT bardzo chętnie bym wygrał. Ale nie. Oj. Chyba najgorsze losowanie w historii. 10 tysięcy kredytów tylko. No ale czasami też się tak zdarza. Nie można wymagać cały czas. O, proszę, rozbudowa wystawy gotowa. Nie można cały czas wymagać największych nagród. Także słuchajcie, nie będziemy teraz już przedłużać, nie będziemy jechali na rozbudowę festiwalu. Hey, Mr. President. Sorry to interrupt. But this legion of adoring fans and I would like to talk about expanding one of our festival sites. Dobrze, podjedziemy. Ale podjedziemy rozbudować go już w następnym odcinku. Podjedziemy wtedy też w następnym odcinku na szukać zaginionych 2 klasyków. Wam pokażę jakich. Dokładnie tutaj tych. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kolejnego odcinka. A jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to zostawcie lajka, komentarz czy subskrypcję. I jeszcze raz zapraszam. Na razie, hej!